Witajcie. Dziś opowiemy Wam krótką historię o pewnym mężczyźnie. Wydarzenia te miały miejsce wiele lat temu i mimo tego, że nie będzie w nich nic wybitnie niezwykłego, to zmieniły one życie milionów ludzi na całym świecie. Każdy szanujący się i odnoszący sukcesy człowiek powinien o tym wiedzieć. A Wy koniecznie musicie usłyszeć tę opowieść. Wszystko zaczęło się w 1914 roku, kiedy w rodzinie żydowskich emigrantów z Portland w USA urodził się chłopiec o imieniu George. Jego ojciec był nauczycielem matematyki, a matka lingwistką w bibliotece. Nie będziemy opowiadać tu o wczesnym dzieciństwie George'a, bo nie było w nim niczego zaskakującego. Dorastał jak zwykły chłopiec w tamtych czasach i nie różnił się od rówieśników. Jedyne, co go wyróżniało, to ojciec, który dosłownie zmuszał go do nauki geometrii. Powiedzieć, że chłopak niemal przez to zwariował, to mało, ale mimo wszystko słuchał rodzica i wykonywał początkowo proste zadania, które zadawał mu ojciec. Pod koniec szkoły zadania te nie były już jednak takie proste. George oczywiście nie był geniuszem, choć radził sobie z nauką na tyle dobrze, że wstąpił na Wydział Matematyki na University of Maryland. Wciąż był zwykłym studentem, który nie różnił się od setek, a nawet tysięcy takich jak on. Poza tym George dość często pozwalał sobie na opuszczanie zajęć, za co często karano go dodatkowymi zadaniami. Tutaj musimy wrócić do najważniejszej kwestii w tej historii, która może zmienić Wasze spojrzenie na otaczający świat. Wyobraźmy więc sobie taką sytuację. University of California, Berkeley, rok 1939. Jednym z długich korytarzy biegnie 25-letni student o imieniu George, który z nieznanego powodu, jak to często bywa, znów spóźnia się na zajęcia ze statystyki do profesora Johna Neumanna. Wchodzi do sali dokładnie 20 minut po czasie. Ledwie łapie oddech kilka sekund wcześniej. Chłopak stara się pozostać niezauważonym, więc szybko siada w ławce, odwraca głowę i próbuje zrozumieć, co go ominęło. Patrząc na twarz nauczyciela, zdaje sobie jednak sprawę, że nie jest to najlepszy moment na zwrócenie na siebie uwagi. Zanim pojawił się na sali, informacje o dwóch zadaniach były już zapisane na tablicy. Wszystko jasne, pomyślał George. Pewnie to zadania na kolejne zajęcia. Przepisał je szybko do zeszytu i zaczął jednym uchem słuchać profesora, wciąż jednak odpływając gdzieś myślami. Wracając do domu po zajęciach, chłopak naprawdę żałował, że spóźnił się na te zajęcia. Zadania wydawały się naprawdę trudne, a on był przekonany, że przegapił coś ważnego dla ich rozwiązania, co profesor powiedział studentom na samym początku zajęć. Przez kilka dni przed kolejnymi zajęciami ze statystyki kombinował, jak rozwiązać zadania i odrobić pracę domową. Wybiegając nieco do przodu, powiemy, że wszystko okazało się z jednej strony prostsze, ale z drugiej bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Zadowolony student kilka dni później przyszedł do profesora i wręczył mu zeszyt z rozwiązanymi zadaniami domowymi. Wykładowca z kolei z roztargnieniem wziął zeszyt, nie odrywając wzroku od tablicy, na której rysował coś przed zajęciami. Dobrze, rzucił, automatycznie odkładając zeszyt na biurko, jakby nie od razu orientując się, że nie zadawał studentom niczego podobnego. Od tamtej pory minęły prawie 2 tygodnie, a George nie dostał odpowiedzi od profesora. W dodatku już po kolejnych zajęciach wykładowca podszedł do niego i powiedział, że jeszcze sprawdza jego zadania. To sprawiło, że student jeszcze bardziej się denerwował. Tak długi czas sprawdzania zadań mógł wskazywać, że są jakieś problemy, a na szali była przecież ocena półroczna. To, co stało się później, trudno opisać. George został wezwany do dziekana i od razu miał złe przeczucia. Gdy otworzył drzwi do gabinetu, zobaczył, że siedzi tam już kilku nieznanych mu ludzi, a także profesor statystyki i dziekan. Możemy sobie tylko wyobrazić, co czuł w tym momencie bohater naszej historii. Zapewne już przygotowywał się na najgorsze, ale słowa profesora bardzo go zaskoczyły. Gratulacje, George! Jak na to wpadłeś? Sam czy ktoś ci pomógł? Chłopak nie domyślał się, o co chodzi, dlatego zapytał: Panie profesorze, o czym pan mówi? Wtedy John Neumann pokazał mu jego zeszyt z pracą domową. Jak się okazało, wszystko zrobił dobrze. Problem w tym, że to wcale nie była praca domowa. Gdy profesor przejrzał zeszyt, który przyniósł mu student, od razu zaczął się zastanawiać. Przypomniał sobie, jak na początku jednego z wykładów opowiadał studentom o tych właśnie dwóch zadaniach. Rzecz jednak w tym, że napisał je na tablicy jako przykład nierozwiązywalnych problemów. Nie mógł ich rozwiązać nie tylko sam profesor, ale i reszta wybitnych umysłów tamtych czasów z całego świata. Najlepsi matematycy głowili się nad tymi zadaniami od kilkudziesięciu lat i prędzej czy później dawali sobie spokój. Tymczasem George po prostu nie wiedział, że nie da się ich rozwiązać i przez swoje spóźnienie nie słyszał wypowiedzi profesora o tym, że jeszcze nikomu na całym świecie nie udało się rozwiązać tych zadań. Studentowi zajęło to kilka dni, ale ostatecznie, mimo wszystko, rozwiązał je. W dziekanacie siedzieli profesorowie Amerykańskiej Akademii Nauk Matematycznych, którzy przybyli specjalnie, by pogratulować studentowi. Student ten, George, nazywał się tak naprawdę George Bernard Dantzig. Dziś wiemy, że to słynny naukowiec z ubiegłego wieku, twórca algorytmu służącego do rozwiązywania problemów matematycznych metodą simplex. Uważany jest również za twórcę programowania liniowego. Został pierwszym laureatem Nagrody von Neumanna w 1974 roku. Później nasz bohater otrzymał też Narodowy Medal Nauki USA i doktorat honoris causa Uniwersytetu Maryland. W latach 70. wybrano go do Narodowej Akademii Inżynierii i Amerykańskiej Akademii Nauk. Pozostawił po sobie wiele różnych prac i książek, ale to wszystko zapewne by się nie wydarzyło i najprawdopodobniej nikt nie usłyszałby jego nazwiska, gdyby przyszedł na zajęcia na czas. Tak wspominał z uśmiechem te wydarzenia sam profesor George Dantzig. Czasami można zrobić coś niemożliwego, coś, co wydaje się całkowicie nierealne. Coś, czego nie zrobił wcześniej nikt inny. A wszystko to tylko wtedy, gdy przekonacie się, że niemożliwe jest możliwe. Gdybym przyszedł na zajęcia na czas i usłyszał, że te zadania są nierozwiązywalne, na pewno nigdy nie byłbym w stanie ich rozwiązać, powtarzał George Dantzig, gdy pytano go, jak mu się to wszystko udało. Cóż, historia ta stała się szczególnie istotna dla najbardziej odważnych i odnoszących sukcesy ludzi, innowatorów, miliarderów, pionierów. Utwierdziła ich w przekonaniu, że wszystkie problemy tkwią tylko w naszej głowie i w naszym postrzeganiu. Co o tym myślicie? Naprawdę tak jest? Czy faktycznie jedyny problem to brak wiary w siebie? Pamiętajcie, by podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. To wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, możecie ocenić to wideo. Do zobaczenia wkrótce.